Cześć, witajcie w nowym burakiewkowym sezonie. Mamy połowę marca. Zobaczcie, co dzieje się na grządkach. Tutaj dzisiaj sobie przywiozłam sałatę liściową. Powoli kiełkują cebulę. Na razie tam chyba tylko trzy cebulki. Wysadzałam je z dymki, podobnie jak w zeszłym roku. Tutaj jest rozponka, która przezimowała bez żadnego problemu. Sadzony jesienią czosnek. Póki co wygląda fajnie, zobaczymy jak będzie się dalej rozwijał. Tutaj nowość w tym sezonie. Postanowiłam sobie spróbować w tych zimniejszych miesiącach uprawy w takim tuneliku foliowym. Kupiłam rurki PCV i miałam taką folię w domu. No i póki co faktycznie fajnie się to sprawdza. W zeszłym tygodniu siana była rzodkiewka, już wykiełkowała. Gleba też tak szybko nie paruje, znaczy no paruje pewnie tak samo, ale wszystko się to skrapla na folii i wraca do ziemi, że tak powiem. No i w związku z tym, że wydaje mi się, że temperatura jest w miarę wysoka pod tym folią, to postanowiłam sobie spróbować już dzisiaj wsadzić tutaj pomidora. Mamy jeszcze dużo sadzonek w domu, więc w razie gdyby nie przeżył, no to nie będzie mi jakoś bardzo szkoda. A faktycznie ciekawa jestem, czy da radę pod tą folią, czy będzie to dla niego wystarczające. Na najbliższy tydzień przewidywana jest dobra pogoda, no ale jak to zwykle bywa, pewnie w maju jeszcze będziemy mieli przymrozki. Tutaj na tej grządce permakulturowej wysiałam sobie w zeszłym tygodniu groszek i bób. Na razie nic jeszcze nie wychodzi. Też to przykrywam, żeby im było cieplej. I też pierwszy raz to robię. Zobaczymy, jakie będą efekty. I tutaj najnowsza grządka, która była zakładana jesienią zeszłego roku. Obornik koński, siano, trochę trawy, kartony, popiół z ogniska. Teraz to będę wszystko przysypywać warstwą ziemi. No i docelowo na tej akurat grządce planuję głównie cukinie. Tutaj malutkie poziomki. I jeszcze mniejsza mięta. Tutaj ziemia przygotowana do wysypania tej ostatniej grządki. Myślę, że tam jest tyle nawozu organicznego, że zdecydowałam się na takie uniwersalne, najtańsze podłoże z marketu. Mam nadzieję, że te warstwy, które będą poniżej zupełności rośliną, wystarczą. Dziękuję, to tyle na dzisiaj. Zapraszam też na bloga burakiewka.pl.